Hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek i jesteśmy po pierwszej nocce bez Mateusza. Ja się zaraz biorę za sprzątanie, bo no jak zwykle, po prostu sprzątanie nigdy nie ma końca. Się zrobił totalny bałagan. Nikoś już jest w żłobku, także ja mam szansę trochę ogarnąć ten po prostu bajzel, który jest wszędzie. Wczoraj wieczorem, jak się kładliśmy spać, było w miarę wszędzie czysto, był porządek. A dzisiaj rano wstaliśmy, wystarczyło, że zrobiłam śniadanie, Nikoś się chwilę pobawił i już po prostu wszędzie jest bałagan. Także ja się biorę za sprzątanie i za chwilę się odezwę. Od razu dużo lepiej to wygląda. Pokazałam wam tylko, jak ogarniam tutaj nasz pokój i kuchnię. Jednak poza tym jest w miarę porządek. Tam jeszcze ogarnęłam Nikosia zabawki, ale już tego wam nie nagrywałam. Teraz idę ogarnąć trochę siebie, bo wyglądam, wiadomo, po nocy po prostu. Nic nie zrobiłam z włosami, a muszę właśnie włosy umyć. Ja zazwyczaj włosy myję wieczorami, ale że wczoraj no, byliśmy sami z Nikosiem, bo Mateusz jest w Karpaczu, no to nie chciałam po prostu, wiecie, bałam się, że ja pójdę umyć głowę, a Niko się w tym czasie obudzi i wiecie, będzie płakał, ja nie będę słyszała. A więc dobrze, ja już nie przedłużam, tylko idę umyć głowę i tak pomyślałam, że może sobie zrobię maseczkę. W sumie dawno nie miałam żadnej maseczki, więc może to jest dobry moment. Niko się z żłobka, ja nic takiego szczególnego do roboty teraz nie mam w tym momencie, więc tak pomyślałam, że może maseczka dobrze mi zrobi. To jeszcze teraz sobie zrobię oczyszczenie twarzy i później nałożę maseczkę. A będę twarz oczyszczać, już wam pokazuję czym. Tutaj mam takie jajeczko z Holika Holika. Nie mam opakowania, bo jest spakowane w którymś z kartonów z kosmetykami, bo tam jest drugie takie jajeczko. Są właśnie z Holika Holika takie pakowane po dwa. Nie są tanie, ale powiem wam, że działają super, bardzo fajnie oczyszczają, aż później jest skóra taka pod palcami, taka jakby tępa, taka, nie wiem jak to określić, ale czuć po prostu, że bardzo mocno oczyszcza to jajeczko. Twarz oczyszczona i stonizowana i słuchajcie, znalazłam maseczkę, którą ja nie wiem skąd ja ją mam, gdzie ją kupiłam. Ale jest to pilaten, w którym ma niby wyrywać wszystkie te zaskórniki z twarzy wyciągać. Może spróbuję. Dobra, to nakładamy. Trochę się boję, bo widziałam, jak inne dziewczyny robiły testy tej maseczki. Znaczy, może nie konkretnie tej, ale tej ogólnie pilaten. I no, zrywanie podobno bardzo boli. Dobra, ja postaram się tak nałożyć, żeby po prostu. No, ej. Jezu, już pobrudziłam całą umywalkę. Ale to jest gęste. To się. Z opakowania to się jakby leje. A jak się chce to rozsmarować na twarzy, to jest strasznie gęste.
słuchajcie, na tej maseczce jest napisane, że ona ma zostać na twarzy 30-40 minut. Do całkowitego wyschnięcia. Także bardzo długo. No dobra. W takim razie ja sobie idę zrobić kawę. Chwilę poodpoczywać i odezwę się do was, jak będziemy ściągać to coś z twarzy. Już się boję. Słuchajcie, ale się wkurzyłam. Jak widzicie, nie mam już maseczki na twarzy. Poszłam ją zmyć i włączyłam nagrywanie i nagrało mi się dosłownie jakieś, nie wiem, 5 czy 6 sekund. Więc no nie będę tego wrzucać, bo to bez sensu. I nie wiem, dlaczego tak się stało, bo miejsca na telefonie mam, więc nie wiem. Nie mam pojęcia, dlaczego tak przerwało. No ale w każdym razie nie było widać, jak ściągam tą maseczkę. Co o niej uważam? Jeżeli chodzi o ściąganie, było nieprzyjemne i było takie, wiecie, ciągnięcie za skórę, ale moim zdaniem ona ma bardziej działanie depilacyjne niż oczyszczające. I rzeczywiście to było bolesne, ale do wytrzymania. To nie było jakieś takie, nie wiem, na pewno mniej bolesne niż depilacja woskiem. O tyle. Ale do depilacji twarzy bardzo się nadaje, bo powiem wam, że jak ściągnęłam tą maseczkę, wiecie, przyglądałam się, czy tam widać jakieś zaskórniki wyciągnięte i tak dalej, to było widać bardzo dużo takich pojedynczych, malutkich włosków, które gdzieś tutaj, zwłaszcza na policzkach są. Ale jeśli chodzi o zaskórniki, nie bardzo. No i uważam, że nie zadziałała jakoś wybitnie. Także słuchajcie, teraz siadam do montażu. Chcę zmontować część chociaż tego vloga, dopóki tyle ile mam na razie, bo mam po prostu tego materiału całkiem sporo i jest taki, wiecie, że trzeba go sporo przerabiać, zresztą widzieliście przed chwilą, co się działo we vlogu. A wczoraj siedziałam nad montażem do północy prawie i po prostu padłam na twarz. Znaczy ma to swoje plusy, bo po prostu myślałam, że nie będę mogła zasnąć bez Mateusza, a po prostu padłam jak mucha. Tak więc chciałabym teraz trochę zmontować, żeby wieczorem mieć trochę mniej do roboty, więc biorę się za to i odezwę się do was już po prostu później. Hej, już jest troszeczkę później. Jak widzicie, już jestem pomalowana. Zmontowałam tamtą część vloga, którą miałam już nagraną. Także później sobie wieczorem spokojnie skończę. A teraz będę szła z psem. I jadę po Nikosia i chyba pojedziemy sobie, może na lody pójdziemy. Albo coś. Może wrócimy tutaj na chwilę do domu, bo się okazało, że dzisiaj mój kuzyn ma wieczorem przyjechać. I po prostu będę musiała kupić parę rzeczy, żeby zrobić ciasto. Także podjadę do sklepu z Nikosiem, podrzucę te rzeczy do domu, a później sobie pójdziemy może na jakieś lody, wyjdziemy na dwór, jest bardzo ładnie na dworze, bardzo ciepło. Już pies mi pisze, że chce iść na dwór, także lecę z nim. Poczekasz na mnie? Gdzie idziemy? Tam, na plac zabaw, tak? A poczekamy na Ignasia? Zobacz, gdzie jest Ignaś? Poczekamy chwilę? Tam. Tam jest Ignaś, no. Poczekaj! Na pewno nie chcesz loda? Świetne słodkie. Spróbuj. No, masz łyżeczkę, to weź sobie loda troszkę. Nie chcesz? Mhm. I co, smaczny? Dawa. Ha? Proszę. Misiu, smaczny ten lód? Dobrze. Dać ci rękę? Daj rękę, kochanie. Daj, ja ci pomogę. Tu możesz wejść szybciej. Gdzie ty? Patrz pod nogi. Proszę. No, hop. Na zjeżdżalnię idziesz, tak? Cześć! Tak, na głowę trzeba uważać, no. Zjeżdżasz? No, usiądź. Jeszcze? No, trzymam. Co robisz?
Jakie lądowanie. Zobacz. I co, podoba ci się? Na karuzeli? Fajnie? Gdzie? Co? Gdzie? Dzieci? Gdzie są dzieci? Na placu zabaw. Schodzimy z karuzeli? Nie? A nie kręcić się w głowie? Bo mi trochę tak. Jesteśmy już w domu, wróciliśmy, byliśmy na placu zabaw dosyć długo. Najpierw pojechaliśmy do mojej koleżanki, którą właśnie synka w wieku Nikosia chwilę się pobawili, a później poszliśmy razem na lody i na plac zabaw. Na początku Nikoś nie za bardzo chciał loda, on w ogóle pierwszy raz dzisiaj jadł loda, nigdy wcześniej nie jadł. Zawsze jak szliśmy na lody, to dawaliśmy mu wafelkę. W tym roku w ogóle na lodach byliśmy może dwa razy z Mateuszem, a tak ogólnie w zeszłym roku to właśnie Nikoś jadł wafelki zazwyczaj. No a dzisiaj mu dałam spróbowanie loda, na początku nie chciał, spróbował, później nie chciał, ale później wziął ode mnie z ręki, zjadł troszeczkę, a później mi oddał i ja już skończyłam tego loda, nie chciał za bardzo. No a później poszliśmy na plac zabaw, chwilę się pobawił, za bardzo nie chciał wracać, ale już się zrobiło bardzo późno, już jest 6:30. No i on niestety o tej godzinie już jest zmęczony, a jest pora kolacji, bo tak naprawdę od obiadu nic nie jadł i teraz jest trochę problem, bo już jest zmęczony i nie chce za bardzo jeść, tylko cały czas prosi o smoczkę i no trochę jest problem, bo nie chce zjeść i no nie mogę go położyć z głodnego spać. Także spróbuję mu zaproponować różne rzeczy do jedzenia i zaraz będziemy szykować kąpiel i będziemy szli spać. Tak więc w tym vlogu już się z Wami pożegnam. Bo no już nic nie będę nagrywać, po prostu spróbuję Nikosiowi widać coś do jedzenia, żeby coś zjadł, żeby spokojnie zasnął i będę szykować kąpiel. Także do zobaczenia jutro. Pa, pa!